Kontynuując po moim poprzedniku, właśnie temat tego, jak to wygląda od tej strony domowej, od tej strony nie tylko nas jako uczniów, ale także nas jako rodziców, nauczycieli, menadżerów, bo patrząc na państwa, to każdy z nas jest z jednej strony w jakiejś roli zawodowej, ale też często w wielu rolach występujemy, nie tylko jako właśnie menadżer, szef, dyrektor, ale także jako rodzic, a też często jako pracownik, jako jakby element tej całej układanki. Także ja dzisiaj chciałem pokrótce podzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem pracy przez ostatni rok głównie w tematyce związanej z efektywnością pracy zdalnej, pracą z ponad 200 menadżerami z polskich firm i patrzeniem, co możemy zrobić, aby ta nasza praca online była skuteczniejsza, bardziej efektywna, jak też dbać w tym procesie o siebie. Teraz jeśli spojrzę na to z perspektywy mojego doświadczenia, dlaczego ja w ogóle mam, mając tą wspaniałą przyjemność rozmawiać z Państwem, ale też pewien mandat do podzielenia się z tą wiedzą, to przez 20 lat byłem pracownikiem dużych firm, instytucji finansowych w Polsce, często na stanowiskach członków zarządu odpowiedzialnych za operacje, technologie, zmiany, projekty. Kończyłem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, a od ostatnich blisko 2 lat jestem związany już pozakorporacyjnie właśnie z rynkiem edukacji. I to zarówno od strony takiego doradztwa, współpracuję z firmą PWC, jak i jestem trenerem i mentorem w Momentum for Business, ale jestem także udziałowcem takiej inicjatywy edukacyjnej EduAkcja, która bardzo mocno skupia się na wsparciu rozwoju nauczycieli, głównie przedszkolnych i szkolnych, w dawaniu im narzędzi do lepszej edukacji. I faktycznie z tych wszystkich perspektyw, jako rodzic, jako menadżer, jako trener i też jako inwestor czy udziałowiec inicjatyw edukacyjnych, chciałbym się z Państwem podzielić wiedzą w tym obszarze. I jednym z ciekawych rzeczy, którą właśnie widzimy w ramach programów edukacyjnych EduAkcji, takich programów, które przeprowadzamy teraz z profesorem Pyżalskim czy z profesorem Kaczmarzykiem, jeśli chodzi o neurodydaktykę, to jest właśnie ten element zadbania o siebie i zadbania o nas samych w procesie edukacyjnym, w pracy, o naszą regenerację. I tego elementu chciałbym dotknąć jako takiego mogę nazwać efekty ubocznego, myślę, że nieplanowanego, ale takiego, z którym my wszyscy się mierzymy, że ten wielki wysiłek, który wkładamy w to, aby ta zmiana, ta nowa rzeczywistość funkcjonowała, on ma też wielki koszt i ten wielki koszt często jest po naszej stronie. Co z nim zrobić, jak sobie radzić? Tutaj doświadczeniami może bardziej z tego obszaru menedżerskiego, ale też swojego osobistego chciałbym się z Państwem podzielić. I teraz, jeśli spojrzymy z takiej perspektywy zmiany, a profesor Kotler świetnie o tym mówi w swojej koncepcji w ogóle procesu zmiany, no to ta zmiana, ona w nas wywołuje bardzo ciekawą reakcję, czyli od tego momentu zaprzeczenia przez opór, eksperymentowanie, aż do fazy akceptacji. I ta zmiana w naszym obecnym przypadku, w tym, gdzie żyjemy, jak działamy, to jest 3 razy zmiana, a ja bym wręcz powiedział zmiana do potęgi trzeciej. Bo to jest zarówno zmiana na poziomie indywidualnym i ten pierwszy obrazek, on trochę pokazuje, jak ta nasza rzeczywistość pracy zdalnej często wygląda, tak? Gdzie tak naprawdę to jest jakiś kąt w domu, komputer, na głowie dzieci, słuchawki, wiele rzeczy, które się dzieją i to już jest bardzo duża zmiana z perspektywy jakości pracy, warunków pracy i takiego naszego, można powiedzieć, tego tak zwanego miejsca zawodowego, w którym ja mogę po prostu dać sobie wszystko, to tutaj mamy bardzo dużą zmianę i to niekoniecznie zmianę na lepsze, jak pewnie Państwo widzicie, to jest trudna zmiana. Z drugiej strony, jak spojrzymy z perspektywy grupowej, zespołowej, współpracy naszej, no to de facto ta fizyczność, ta taka nić kultury, to co często mówimy, ten klej, że ja przychodzę do szkoły nie tylko po to, czego się uczę, ale też po to, jak tam jest, ten smak. Tak samo w firmach, to jest nie tylko zadanie, które realizujemy, ale ten nasz duch zespołu. To wszystko nagle stało się takie wirtualne, takie odległe, takie jak w tym, na tym zestawieniu. Ten zespół to nagle jest
sieć kafelek na moim ekranie i ja jako pracownik coraz częściej przestaję czuć się częścią firmy, a zaczynam się czuć jak w pewnym sensie czy najemnik, czy dostawca. Wykonuję zadanie i jakby rozliczam się za nie. I to też jest bardzo duża zmiana, bo w jakiś sposób zniknął ten element tej relacji, tego kleju, tego ducha, tej kultury, która jest bardzo ważnym elementem też naszego dobrostanu i naszej motywacji. No i po trzecie, ta zmiana to też jest zmiana w skali makro, w skali świata, w skali organizacji i bardzo często w tym świecie biznesowym mówimy o czymś takim jak VUCA, czyli ten świat, który jest bardzo kompleksowy, nieprzewidywalny, bardzo zmienny, w którym trudno coś zaplanować na rok, na pół roku, w którym my często nie rozumiemy w pełni tej rzeczywistości, nie wiemy jak działają pewne schematy, jakby kompleksowość jest tak duża i złożona. To sprawia, że na trzech poziomach, naszym indywidualnym, zespołowym i na poziomie makro, my przechodzimy bardzo dużą zmianę. Jeśli dołożymy do tego ostatni rok, ostatnią sytuację covidową, to ta zmiana w bardzo istotny sposób wpływa na nasz stan, na to, co się dzieje z nami i w jaki sposób my do tej zmiany podchodzimy. I pewnie Państwo jako dydaktycy, jako osoby odpowiedzialne i jakby trzymające w rękach nasz system edukacji, no to szkoła na pewno ten egzamin przejścia przez ten proces zmiany na pewno wykonała w tak zwanym turbotempie, to znaczy sposób dostosowania się, przejścia na online. I o tym wcześniej mój przedmówca bardzo, bardzo pięknie mówił. Pokazał, że jakby zdaliście ten egzamin, tak, jakby zrobiliście to zadanie. Natomiast to wcale nie zmienia faktu, że tak jak my wszyscy przechodzimy, to także wy przechodzicie przez ten proces zmiany, gdzie pojawia się dużo oporu, gdzie pojawia się dużo strachu, stresu, gdzie pojawia się dużo wyzwań, gdzie pojawia się dużo eksplorowania, ale też pojawia się praca w nowej rzeczywistości. I to jest z jednej strony naturalne, z drugiej strony my też wiemy, że bycie długo w procesie zmiany, bycie w ciągłym procesie zmiany, można powiedzieć, cały czas podnosi poziom naszych emocji. Tak jakbyśmy cały czas jechali po drodze, zmieniali biegi, rozglądali się, gdzie jedziemy. Jednak jak jedziemy drogą w jednym kierunku, to troszeczkę możemy odpocząć, a jeśli jesteśmy cały czas w zmianie, cały czas szukamy, to jesteśmy cały czas w napięciu. I teraz patrząc na to, co my widzimy w organizacjach i w jaki sposób widzimy przejście przez proces zmiany, staje się troszeczkę szybsze, bo ten proces musimy przejść, natomiast możemy go w pewien sposób przejść szybciej, to są takie trzy rzeczy, które bardzo mocno w organizacjach jakby widzimy i które organizacje też zauważają. Po pierwsze ten model 3Z, czyli zaakceptuj, zrozum, zmieniaj. I dopiero w momencie, kiedy zaakceptuję, że jest jak jest, że może to nie jest to, czego ja chcę, czy może to nie jest to, czego bym się spodziewał, ale tak jest, dopiero to otwiera głowę na to, żeby zacząć rozumieć sytuację, szukać możliwości i zmieniać zarówno siebie, jak i procesy, jak i kultura, jak i to, co się dzieje w ramach narzędzi. W wielu organizacjach, i to jest niesamowite, to, co się dzieje, to wiele osób dalej uważa, że to zaraz wszystko wróci do normalności. Dalej są w fazie zaprzeczenia, dalej są w fazie niezaakceptowania, że może to będzie nasza nowa rzeczywistość, taka bardziej macierzowa, że ten proces, im dłużej jestem w tej fazie braku akceptacji, tym cały czas ściskam i czekam, aż zdarzy się powrót do rzeczywistości. I można tak czekać miesiąc, dwa, ale jeśli to się dzieje rok, to sami Państwo sobie możecie wyobrazić, jakie jest napięcie. I tutaj gratulacje dla Państwa za tę szybką akceptację i przejście do działania. Widzę, jak to jest ważne, żeby dać możliwość temu procesowi przejść i żeby szukać rozwiązań, szukać możliwości. Drugim krokiem bardzo istotnym, który też zauważam pracując z menedżerami, to jest ten element radzenia sobie z oporem. I wiemy, że im większe po co, im bardziej znajdujemy sens tego, co nam to daje, czego się możemy w tym nauczyć, jak możemy to wykorzystać, albo dlaczego warto jakby szukać rozwiązań, tym łatwiej nam przejść nad oporem i skupić się na rozwiązaniach. I właśnie ta koncentracja na eksperymentowaniu, szukaniu rozwiązań, szukaniu narzędzi, sprawdzaniu, co nie działa, co działa, zapraszaniu wszystkich do cały czas mówienia sobie, co powinniśmy wyeliminować, co powinniśmy nowego włączyć, to jest taki klucz do tego, aby ten proces zmiany przejść. Pracując z zespołami też wykorzystuję taką metodykę, która na tych trzech poziomach właśnie ja, poziom zespół i poziom firma, czyli też skalę makro,
pozwala spojrzeć na takie kluczowe obszary, o które warto zadbać w tym procesie pracy zdalnej. I pierwszym obszarem, który nasz mózg potrzebuje, to jest ten rytm. Rytm, który w szkołach może być naturalny, bo jest plan lekcji, plan zadań, harmonogram dnia, w związku z tym wszystko toczy się w pewnym rytmie i to jest jedna z baz. Nasz mózg potrzebuje punktu odniesienia. Natomiast, co ciekawe, my też potrzebujemy takiego rytmu w swoim życiu. Wiele osób, i to jest wiele osób, które mówią, ja w zasadzie przestałem, ja może mam rytm w pracy, ale ja przestałem mieć rytm w domu. Ja wstaję rano, w zasadzie z łóżka wchodzę do biura, siadam przy komputerze, pracuję, jem przy stole, kończę pracę i idę spać. W zasadzie zastanawiam, już nie wiem, kiedy jest dom, kiedy jest praca. I tutaj jednym z rozwiązań, które wykorzystujemy, które osoby odkrywają jako coś, co w pewien sposób symbolizuje to przysłowiowe wyjście do pracy, to jest zarówno tak zwane buty lub kapcie pracowe, to jest czasami ubiór pracowy, a niektóre osoby wręcz wychodzą z domu rano, robią spacer wokół swojego bloku czy wokół swojej okolicy krótki, po to, żeby fizycznie powiedzieć umysłowi, wychodzę do pracy. Po zakończeniu pracy zamykam, robię spacer powrotny, krótki, żeby dać sygnał, umysłowi sygnał, koniec pracy, czas być w domu. I nawet jeśli coś robię dalej w domu zawodowego, to jakby już mam ten sygnał, że wyszedłem i wróciłem jako ważny element takiego naszego rytmu i zadbania o to, czego obecnie nie mamy. Relacje jako ten element, który my wiemy, że bardzo mocno spłaszczył się i te nasze relacje stały się takie bardzo cyfrowe, często też bez kamer. My wiemy, że jakby nie widząc drugiej osoby, często też nie czujemy, jak ona reaguje, gdzie ona jest. I to jest taki element, który znowu w przypadku firm bardzo mocno był wyzwaniem na samym początku i wiele firm zauważyło, że może tak naprawdę i musi wręcz jako menadżerowie, jako kierownicy zacząć tą relację inicjować. To znaczy wcześniej ona się zdarzała po drodze do kuchni, ona się zdarzała gdzieś tam w kantorku, w przeciągu, w tym przysłowiowym pokoju nauczycielskim, gdzie zarówno robimy pracę, ale też jest przestrzeń właśnie na tą przysłowiową kawę, pytanie się co u ciebie. I teraz de facto, żebyśmy nie utracili tego tak ważnego nam elementu, trzeba ten element zainicjować. I tutaj się pojawiają takie pomysły, jak chociażby przysłowiowe spotkania na wspólny obiad, gdzie wszyscy włączamy się kamerą o tej, nie wiem, 12:30 czy 13:00 i przez pół godziny jemy razem, trochę ze sobą rozmawiając. Czy przysłowiowe kawy, pojawiają się też takie tematy, jak chociażby wspólne gotowanie. Tutaj dużo jakby jest pomysłów, natomiast de facto clue jest to, że bez relacji my coraz bardziej odcinamy się, oddalamy się od powiedzieć, rzeczywistości i tutaj my jako liderzy, jako kierownicy dostajemy, można powiedzieć, nową rolę. Nie dość, że musimy sprawić, żeby mechanizm działał, to jeszcze stajemy się przysłowiowym, może kaowcem, to jest opowiedziane, ale osobą, która też tą relację musi w pewien sposób prowokować i musi zapewnić przestrzeń, żeby ona się zdarzyła. Rezultat, rozwój, rozsądek, regeneracja w ramach modelu 6R to są obszary, na które też warto zwrócić uwagę. Rezultat jako to, czy my obecnie dalej osiągamy te rezultaty, które mieliśmy, a jeśli nie, to co powinniśmy zmienić, w jaki sposób powinniśmy inaczej zacząć działać. I wiele firm, wiele instytucji przez okres pandemii z rezultatem, można powiedzieć, najlepiej sobie poradziło. To znaczy bardzo mocno skupiły się na tym, żeby tak zwana przysłowiowa sztuka trwała, żeby procesy biznesowe były realizowane w szkołach tak samo bardzo mocno ustawienie, żeby rezultat, żeby proces edukacji szedł, działał. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie jakość tego procesu, pojawia się pytanie wyników końcowych w tym procesie i tutaj każdy ma refleksję, czy moje rezultaty, które ja mam obecnie, są takie, jakie chciałbym, żeby mieć, czy tutaj też wymagam jakiegoś działania, jakiejś interwencji, czy w tym przysłowiowym świetle drogowym, czy tutaj wstawię, że jest w tym obszarze na poziomie mojego zespołu zielone, czerwone czy pomarańczowe. Rozwój jako taki element też istotny, do tej pory będąc ze sobą, będąc blisko, będąc w jednej przestrzeni biurowej, automatycznie uczymy się od siebie, inspirujemy się, automatycznie jakby chłoniemy wiedzę razem, pracując zdalnie, pracując samodzielnie. Często ten proces takiego rozwoju, uczenia się od siebie jest trochę zubożony. To jest ta przysłowiowa energia klasy, w której wszyscy są w jednym miejscu, są skupieni, versus każdy jest w swojej przestrzeni i nie wiadomo, czy się tym zajmuje, czy czymś jeszcze.
ten rozwój to jest obszar, na który zwracamy uwagę. Natomiast też w wielu firmach taka lekcja, że rozwój to także cykliczne spotykanie się, mówienie, jak nam idzie w tym procesie, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy przetestować w najbliższym czasie, co powinniśmy przestać robić. Rozsądek jako taki element i taki obszar, w którym my wiemy, że jeśli jesteśmy odcięci od świata i w jakiś sposób zdalni, to nasz mózg troszeczkę zaczyna bardziej panikować, wschodzić w wyższe poziomy stresowe, a to sprawia, że też zaczyna tworzyć wiele scenariuszy, wiele sytuacji dotyczących tego, co się dzieje, jak jest. I tak jak wcześniej jesteśmy w pracy i możemy z każdym się wymienić informacjami, co się dzieje, co w firmie, wszystko ok, to często będąc samemu, my mamy trochę dalszą informację, jak jest, jak się dzieje, jakie są fakty, w jaką stronę idziemy, jakie decyzje są podejmowane. I to też jest taki obszar, na które warto zwrócić uwagę i znowu naszą rolą jako liderów, jako dyrektorów na garb jeszcze wszystkiego jest to, żeby też jakby zapewniać komunikację i żeby znajdować takie punktowe spotkania raz w miesiącu, krótkie, gdzie jesteśmy w stanie przekazywać informacje lub stworzenie tak zwanego foldera decyzji, gdzie wszystkie decyzje są dostępne i każdy może je przeczytać, czyli sprawienie, żeby ta komunikacja pomimo tego, że jesteśmy zdalnie, dochodziła. I jak Państwo widzicie zapewne, można powiedzieć, kolejna lista rzeczy do zadbania, kolejny obszar. I ten model, do którego, jeśli tylko Państwo chcecie, zapraszam do jego wykorzystania, to takie bardzo dobre narzędzie, nawet do rozmowy ze swoim zespołem, jak każdy z Was na poziomie tych 6R się czuje, jakbyście powiedzieli, czy jesteście zieloni, czy jesteście pomarańczowi, czyli że coś tam się dzieje, czy czerwoni, tamten obszar naprawdę wymaga wsparcia. Jak w naszym zespole to wygląda i w kontekście całej firmy, całej organizacji. Ten model pomaga nam zdiagnozować i sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym warto się skupić, gdzie warto spojrzeć, gdzie to przysłowiowe czerwone światło się zapala. I to, co wiem już po ostatnim pół roku i myślę, że to też jakby padało na wcześniejszej prelekcji. Ostatni obszar, czyli regeneracja, to jest ten obszar, w którym najwięcej czerwonych światł się zapala. To jest ten obszar, w którym my największy koszt płacimy. Staramy się, żeby tak zwana orkiestra grała, żeby procesy działały, żebyśmy osiągali rezultaty. Natomiast często my to płacimy wielkim kosztem naszego poziomu stresu, naszego przykucia do tego przysłowiowego online'owego fotela i troszeczkę oderwania fokusu od siebie, od swojego dobrostanu. I tutaj to jest ten obszar, w którym dzisiaj na sam koniec chciałem jeszcze dwa słowa Państwu przekazać i w jakiś sposób podzielić się z tym, co widzę, co robią firmy i co ja też robię, żeby działać o ten swój stan i żeby ta regeneracja stała się, można w pewien sposób powiedzieć, moim priorytetem na to, żeby w tej grze wytrwać i żeby jakby mieć siłę na te pozostałe elementy. Teraz, jeżeli spojrzymy z perspektywy regeneracji, to my mamy ten nasz naturalny cykl regeneracji stresu. To znaczy ten stres tak pierwotnie, w momencie, kiedy pojawia się przysłowiowy lew w dżungli, no to jakby w nam strzela adrenalina, strzela kortyzol, w związku z tym mamy siłę i energię do tego, żeby uciekać, jednocześnie mamy znieczulone ciało, żeby nas nie bolało. No jakby dzięki temu nasz mózg podejmuje w spięciu szybką decyzję, uciekać, padać, czy też jakby się bronić. Zazwyczaj w przypadku lwa no jest to ucieczka, w związku z tym biegniemy ile sił, uciekamy. Dzięki temu spalamy tą chemię w naszym ciele, zmęczamy się, uchodzimy z życiem, no i wchodzimy w proces regeneracji po tych 10-15 minutach ucieczki, siadamy pod drzewem, jesteśmy szczęśliwi, że przeżyliśmy. Można powiedzieć, że cykl stresu, zarówno chemiczny, jak i taki mentalny został wypalony, czyli zestresowaliśmy się, ale też zmęczyliśmy się, wypaliliśmy hormony, deszcz, endorfin na koniec dał nam błogostan. Jesteśmy przygotowani na kolejnego lwa. I jakby natura nas, ten cały mechanizm jakby wyposażyła. No i teraz to się dzieje w naszym obecnym życiu, a szczególnie w tym życiu covidowym, to tak naprawdę jesteśmy przed komputerem, pojawia się ten przysłowiowy lew, mail, sytuacja trudna, pojawia się nasza reakcja, kortyzol, adrenalina, no ale nie ma ucieczki, nie ma wysiłku. Siedzimy w miejscu i lwa za lwem, przełykamy, przyjadamy. I ten nasz garnek tej chemii stresu napełnia się, napełnia, napełnia i jakby
przeciąża nas jako nasz organizm. I w związku z tym tutaj cudów nie ma. Odpowiedzi są często z jednej strony można powiedzieć proste, intuicyjne, ale to też jest coś, na co my świadomie mamy możliwość wpłynięcia. Tak? I jeśli spojrzymy na to, co zrobić, żeby z tego naszego kotła przeciążenia stresu choć trochę ulewać i żeby sobie dawać szansę na to, żeby jednak łapać ten cykl, żeby jednak dbać o siebie, to jest przede wszystkim świadomość tego procesu. A po drugie oczywiście to jest też ten element, bo jak sami Państwo zauważyliście, natura jest o tyle ciekawa, że w przypadku stresu ona nas często też odcina od naszego ciała. To znaczy ona sprawia, że my nie czujemy, jak tam nasze nogi, jak tam nasze plecy, jak tam nasze ręce. Czy jesteśmy w tym takim napięciu, a kortyzol sprawia, że często po prostu my też nie czujemy, co się dzieje z naszym ciałem. I nagle wstajemy i jest już źle, tak? I w związku z tym, mając tego świadomość i wiedząc, jakie są jakby realia, to też ta regeneracja to jest element, który strategicznie, długofalowo staje się naszą przepustką do poradzenia sobie ze wyzwaniami obecnego czasu. I mówi się, że teraz już trochę nie jesteśmy w świecie tak zwanych urlopów, tylko w świecie mikroprzerw, w świecie, w którym nie można czekać cały tydzień na weekendowy odpoczynek, tylko trzeba znajdować te 5-10-minutowe przerwy pomiędzy spotkaniami w trakcie, żeby trochę czasu poświęcić na swoją regenerację. Teraz ta regeneracja, ona czasami z przerażeniem patrząc, u dzieci może wyglądać tak, że siedzą przed tym przysłowiowym komputerem, tabletem i jedzą kanapkę i się właśnie mają przerwę w online, w związku z tym w nauce zdalnej, w związku z tym oglądają coś na YouTubie i to jest ten element, który na pewno nie regeneruje nas. Może odciąga myśli od elementu, ale jak spojrzymy z perspektywy nas jako pewnego ekosystemu, to mamy cztery sfery naszego człowieczeństwa, naszego jestestwa. To jest ta sfera fizyczna, nasze ciało, to jest ta sfera emocjonalna, nasze emocje, to jest ta sfera mentalna, nasze myśli, nasza inteligencja i to jest ta sfera duchowa, jakiegoś większego sensu, jakiegoś połączenia. Tak? I każdy tutaj pewnie w jakiś inny sposób to definiuje. I teraz warto w związku z tym patrzeć z perspektywy naszej regeneracji i stać się tak zwanym świadomym swojej regeneracji, trochę z tej regeneracji uczynić sztukę, jakąś przyjemność, jakąś taką tą przysłowiową pigułkę, którą wierzymy, żeby o siebie zadbać, z perspektywy tych trzech obszarów. Czyli co ja mogę zrobić fizycznie, co ja mogę zrobić emocjonalnie, mentalnie i duchowo i żeby znaleźć jedną rzecz, którą z każdego z tych obszarów mogę zrobić. I dzieląc się pomysłami, w jakiś sposób też dzieląc się tym, co zarówno ja robię, jak i wielu menedżerów zaczyna robić, bo ten element, tak jak pewnie Państwo jesteście w stanie zobaczyć, jest zazwyczaj na końcu naszej listy, czyli dochodzimy na koniec dnia, zamykamy komputer, mamy czas na regenerację, idę spać. Natomiast często to jest niewystarczające i nasze przeciążone ciała nam o tym mówią. To w przypadku fizyczności, to my wiemy, że żeby w jakiś sposób domknąć ten cel rzeczywisty, no to ruch to jest coś istotnego. Idealnie ruch taki, który nas zmęczy. Te przysłowiowe 3 razy 30 razy 130, czyli 3 razy w tygodniu 30 minut natętnie powyżej 130. To jest ten krótki sprint taki, żeby trochę się po prostu zmęczyć, żeby tak poczuć się wymęczony fizycznie. Ale także oprócz fizyczności ruchowej, to też może być oddech. Oddech jako ważny element nas i to oddech to jest taki najprostszy element tego, żeby przez chwilę popracować przeponą, czyli żeby poluźnić naszą przeponę i w przerwie między spotkaniami, czasami czekając w samochodzie na światłach, po prostu przez 2-3 minuty pooddychać przeponą, czyli naszą dolną częścią, bo jeśli przepona się rozluźnia, to de facto ona wysyła sygnał do mózgu, wszystko jest ok. To, co się dzieje w tym cyklu stresu, to kiedy mózg się stresuje, on też spina nam przeponę, żeby mieć więcej powietrza na krótki oddech potrzebny do biegu. Dlatego jeśli my tą przeponę sami poluzujemy i pooddychamy 2-3 minuty co godzinkę, pamiętając o tym, to dajemy sobie bardzo potężny zastrzyk jakby takiego przewentylowania i dobrostanu. No i trzeci element, do którego też bardzo zachęcam w tym obszarze fizyczności, to jest element śmiechu. My wiemy, że śmiech to jest rzecz, która zarówno nas wentyluje, jak i nas rozluźnia. I wiemy, że to też wpływa na tę tak zwaną pozytywną chemię naszego ciała. I czasami się mówi, tu się nie ma z czego śmiać, mamy tyle wyzwań. Ale też każdy z Państwa ma na pewno swój ulubiony kabaret, swój ulubiony żart, swoją ulubioną może piosenkę. Coś takiego, co możecie sobie na chwilę
włączyć, pomyśleć o tym, przegadać, żeby trochę sobie jakby z tego świata tej radości, tego śmiechu włączyć, a to jest taki też jeden z najprostszych elementów do tego, żeby dawać sobie te mikro przerwy i żeby sobie wstrzykiwać te takie mikro zastrzyki energii. Na poziomie emocjonalnym tu oczywiście trochę ten śmiech nam do tego kontrybuuje i to jest takie trochę złapanie się na tym, czy jest jakiś dobry film, który mogę obejrzeć, czy jest coś, co mnie relaksuje, czy jest coś, co sprawi, że moje, czy rozmowa z przyjacielem, czy jest coś, co ja mogę też zrobić, żeby w moich emocjach na chwilę się zapomnieć. A jak pewnie Państwo wiecie, my mamy taką fizyczną zdolność w naszym ciele, żeby z minuty na sekundę na sekundę zmienić emocje. Zazwyczaj to widzimy w jedną stronę, czyli jest wszystko dobrze i coś się jesteśmy mega zezłuszczeni, zdenerwowani i w sekundę ten nasz dobrostan się zmienia, ale tak samo potrafimy to zrobić w drugą stronę, czyli jak czasami, nie wiem, dzwoni ukochana osoba albo nie wiem, dawno widziany przyjaciel, to my jesteśmy często w ten, a nagle potrafimy się oderwać i tą emocję złapać. I tutaj też zachęcam Państwa do znalezienia tego takiego swojego koła ratunkowego, tego triggera. W moim przypadku to jest piosenka. Jest taka jedna piosenka, którą ja tak lubię, że jak jej słucham, to mam po prostu ciarki. I jeśli potrzebuję, to raz na jakiś czas po prostu sobie siadam, włączam jedną piosenkę przez 3 minuty i przez chwilę jestem w dobrych emocjach. W pewien sposób można powiedzieć, chociaż na chwilkę resetuję system, schładzam go, żeby sobie pomóc, bo żyjemy w świecie, w którym to nie chodzi o to, żeby to zrobić raz na miesiąc przez godzinę, tylko żeby to robić często w bardzo małych dawkach. I oczywiście w tym elemencie mentalnym i duchowym też bardzo często zmiana tematu, zmiana perspektywy. Jeśli ktoś jest bardzo mocno w tematach naukowych, to może mentalnie warto by trochę tą głowę jakby mentalnie, jaka ta piosenka tutaj pytanie, dziękuję bardzo. U mnie to jest taka, to jest piosenka na przykład Wham, Wake Me Up Before You Go. To jest jedna z piosenek, które mnie bardzo... Albo AC/DC Thunderstruck. To jest druga piosenka, która u mnie zawsze wywołuje takie bardzo pozytywne emocje i energię. Czyli na poziomie mentalnym, my często mentalnie jesteśmy najbardziej przeciążeni i w związku z tym można zastanowić, jeśli ja pracuję mentalnie, jeśli ja pracuję kompensacyjnie, jeśli moja praca to jest praca umysłowa w dużej mierze, to czasami element przejścia w te inne stany, czyli w fizyczny, w emocjonalny lub w duchowy, to jest odciążenie, a drugim elementem może być trochę zmiana tego stanu, czyli tak jak bardzo się skupiam na edukacji, to może w tym przypadku czasami warto mentalnie skupić się na tym, jak zbudować karmnik, czyli żeby umysł się zajął troszeczkę innymi rzeczami, całkowicie odmiennymi od tego, czym się zajmujemy. No i duchowość jako ten element taki najbardziej indywidualny, to jest jakaś nasza potrzeba większego sensu, ale to też często jest, może być modlitwa, to może być medytacja, ale to też może być kontakt z przyrodą, jako takie miejsce, gdzie my możemy przez chwilę starać się trochę wyłączyć umysł i po prostu pobyć i przez to też dzięki temu się świadomie regenerować. Także mam nadzieję, że kilka z tych pomysłów, kilka z tych perspektyw Państwo wykorzystacie, poszukacie swoich, zadbacie o tą swoją świadomą regenerację, która tak nam bardzo jest potrzebna, bo jesteśmy my wszyscy bardzo, ale to bardzo przeciążeni i niestety, jak widzimy, system od nas nie zadba, bo system ma swoje wyzwania, system ma swoje cele, system jest wielką machiną, która po prostu działa, w związku z tym my musimy wziąć troszkę większą odpowiedzialność i tą regenerację uczynić sztuką, uczynić swoim priorytetem i nie liczyć, że ją zrobimy raz na miesiąc, tylko że w takich mikrokawałeczkach, jak takie drobne posiłki, krótkie przerwy, wykorzystywać te drobne chwile na to, żeby o siebie zadbać. I na koniec, tak jak się mówi, jak idziemy na siłownię, to idziemy raz na siłownię, patrzymy, nic się nie dzieje, idziemy drugi raz na siłownię, nic się nie dzieje, po miesiącu nic się nie dzieje, ale po roku, wow, mięsień się buduje. Tak samo jest troszeczkę z naszą regeneracją. Jakby tu nie chodzi, żeby zrobić tego dużo w obecnych czasach, ale żeby zrobić mało, a często. I to jest ta taka kropla, która będzie jakby uchodziła z tego naszego przysłowiowego garnka przeciążenia. Do tego Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w Waszych wyzwaniach. Trzymam kciuki i też dziękuję pięknie za ten kawał serducha i Twoją energię, którą wkładacie w to, aby nasz system edukacyjny, nasze szkoły, nasze pokolenia mogły też jakby przeżywać to życie, rozwijać się i budować naszą przyszłość. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy patrząc na czas, czy jest przestrzeń na jakieś pytania, czy też kończymy. Także dziękuję bardzo i w razie pytań jestem w gotowości.
Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy są pytania. Może na koniec jakieś pytanie jedno.